Okej, siema widzowie, witam was w kolejnym niesamowitym odcinku z gry. To nie ma takiego efektu, bo to się kurwa ścisze, jak on to mówi. So. W poprzednim odcinku pokonałem bossa hospitalu i odblokowałem Salt Factory, czyli będzie słono jak skurwysyn. Mówiłem tam, że te cutscenki sprzed chapterów są tam nawiązaniami do jakichś starych gier. To jest nawiązanie do jakiejś gry, o której właściwie nawet nie miałem pojęcia, że istnieje przed obejrzeniem filmu na ten temat właśnie. Nie pamiętam tytułu. No bo Adventure czy jakoś tak. Które jakoś starego jak. No. The Factory. Dobra. Prawdopodobnie będę tutaj obciągał pałę, albowiem nie grałem w Meat Boya od nagrania ostatniego odcinku. Dobra. Tam na górze jest bandaż, więc rozważę przejście się po niego. I teraz gorzej będzie z przejściem samego poziomu. No właśnie. Można to w sumie też przeskoczyć tak. O, dobra. Udało się. I teraz w tą stronę na odwrót. Teraz ma być bezpieczny po bandaż i wtedy już doskoczę sobie spokojnie do Bender Gear i wszyscy będą szczęśliwi. I guess. Byłoby bardzo zabawnie, gdybym teraz na czymś zjebał. Na szczęście nie zjebałem. Poziom ukończony, jest bandaż, nie ma niestety A+. Salt Lake. Nie pamiętam... O, dobra, już pamiętam, gdzie to się szło. Wiem, że tu gdzieś... No, tu jest na dole bandaż do zdobycia. A ja to... Co jest... Nie jest takie trudne, jak mi się wydawało. Dobra, może zajmę się tym później. So, żeby tylko nie mówić jak... Jakiś jebany retard o tych... O tym jedynie co się dzieje na ekranie, jakby moi inteligentni... Bo no przecież są moi inteligentni widzowie, no bo przecież skoro oglądacie mnie, najwspanialszego youtubera na świecie, to jesteście przecież bardzo inteligentni. To żeby nie traktować was jak debili i nie gadać tylko o tym, co się dzieje w grze, to postanowiłem, że... Kurwa. A dobra, jednak nie. Jednak nie kurwa, jednak mi się udało. Że to na ten odcinka dzisiejszego... O nie, nienawidzę tego levelu. Że tematem odcinka dzisiejszego... będzie rozwinięcie jednego z tematów, który poruszyłem w poprzednim, albowiem temat niezwykle kontrowersyjny, czyli aborcja, znaczy się chińskie bajki. No, nienawidzę tego levelu, a przyszedłem go za pierwszym razem. No. O nie. Z chińskimi bajkami jest taka sprawa, że to jest temat, w którym... ciężko o neutralność, bo ludzie często popadają, kurwa, odnośnie tego w skrajności, czyli albo są niedojebanymi umysłowo psychofanami, albo cisną to jak... albo po prostu pod tym cisną, a tak naprawdę jakąkolwiek wiedzę na cały ten temat mają szczątkową. Kurwa. Te chińskie bajki, które obejrzałem, moim głównym celem przy tym było właściwie, żeby nikt mi nie mógł powiedzieć, haha, ciśniesz po tym i nie wiesz, co ciśniesz. Przynajmniej taki był cel pierwotny, bo potem się okazało, że w niektórych przypadkach wcale nie jest za bardzo co cisnąć.
Swego czasu, tam jakieś parę lat temu, ja też właśnie byłem jak ten... Jak pewne niedojeby umysłowe, że cisnąłem po tym tak naprawdę nie bardzo wiedząc dlaczego i za co, bo... I swoją wiedzę opierałem na jakichś rzeczach, które nie do końca były prawdą. Jakiś czas temu się przemogłem i obejrzałem kilka tych chińskich bajek. Kurwa. I stwierdzam, że niektóre nie są wcale takie złe. Znaczy, niektóre są chujowe, bo... To jest akurat rzecz logiczna i to się tyczy wszystkiego. Filmów, gier, kreskówek, sztuki... tylko że w przypadku tego ostatniego o tamtym... Wiesz, w sumie nie. Słychać czasami. Znaczy, zauważalne, whatever. W większości rzeczy tyczy się prosta zasada, że ilość gówna jest nieproporcjonalnie większa do ilości rzeczy dobrych. No, to mi się udało. Jak się do tego warp zone dostać, bo mnie to zawsze zastanawiało. A dobra, tam gdzieś u góry jest klucz. W tym poziomie jest w ogóle mechanika wskakiwania po tych gównach. Ale co, o czym ja mówiłem w temacie chińskich bajek? Taką rzeczą nawet nie tyle, co w samych tych kurwa kreskówkach, co mnie od nich odpychało, było nie tyle one same, co ich społeczność. Zapewne, nie wiem, spotkaliście się czasami z istotami, które nazywają się otaku, mylą chińskie bajki z sensem życia i są bardzo niemili i wręcz toksyczni wobec wszelkich osób, które nie chcą im przyznać 100% racji. W ogóle najzabawniejsza rzecz w tym jest to, że oni nazywają się otaku, jakby nie wiem, jakby to był jakiś powód do dumy, podczas gdy chyba nie zdają sobie sprawy, że to słowo jest japońskim odpowiednikiem polskiego słowa przegry. Bądź też polskie słowo przegry, czy odpowiednikiem japońskiego słowa. Kto wie. Zachęcam do zapoznania się z literaturą fachową, której nie podlinkuję, bo żadnej nie mam, jeśli ktoś chce się dowiedzieć na ten temat więcej. W każdym razie przez długie lata od chińskich bajek odstraszała mnie ich niedojebana społeczność. A przynajmniej ta niedojebana część społeczności, bowiem... Nie każdy, kto gra w Minecrafta, to jest niedojebane dziecko oglądające niedojebanych youtuberów. Nie każdy, kto gra w CS-a, to niedojebany gimbus, który wyciąga od rodziców ciągle pieniądze na tekstury do broni. Nie każdy fury to zoofil i tak można ciągnąć przykłady. I tak przykłady można ciągnąć. Klucz, a dobra, tam to jest Bender Girl. W ogóle przez poprzedni poziom przerushowałem całkowicie, tam była wprowadzona mechanika tych strzelających w głowie. Co ja tam jeszcze miałem na ten temat mówić? Sam fakt, że ktoś jakieś chińskie bajki sobie ogląda, nie oznacza od razu, że jest niedojebany. Niedojebanie zaczyna się, jak nie widzi innego sensu życia, poza oglądaniem chińskich bajek. Właściwie niedojebanie jest, jak się wszędzie widzi sens życia, tylko w jednej rzeczy. Ogólnie, fanbojowanie czegokolwiek jest dosyć niedojebane. Ale aczkolwiek po moich doświadczeniach z tym rodzajem animacji odpowiedzę tyle. To nie jest to samo co amerykańskie kreskówki, na których się prawdopodobnie ja i większość z was wychowała.
Mówię amerykańskie, bo tak wiem, że niektórzy oglądali jakieś Dragon Ball, Pokémony i inne rzeczy za dzieciństwa. Kurde, za dzieciństwa. Ja jak byłem mały, to oglądałem Daddy Eddie i inne takie rzeczy, które oferował Cartoon Network. Czemu nie skaczesz, jebany kotlecie? To jest inne, inny rodzaj poczucia humoru. Bardzo zauważalnie inny styl animacji. Wiele rzeczy też, nie wiem. Niektórzy twierdzą, że japońskie kreskówki są bardziej dojrzalsze od amerykańskich. W wielu przypadkach bym powiązał, chociaż to też zależy od ten. Chociaż to też bardzo zależy od indywidualnych przypadków. No, ten level mi zajął tylko dwie próby, no proszę. O nie, ten poziom to jest zło. Ale aczkolwiek nikt mi nie powie, że wiele rzeczy, które w japońskich środkówkach są na porządku dziennym, w amerykańskich by w ogóle nie przeszło. W ogóle też jeszcze może ktoś pewnie triggerować bardzo od tego, jak kurwa, że używam nazwy chińskie bajki bądź japońskie kreskówki, a nie używam słowa zaczynającego się na A, a kończącego na E. Mogę oświadczyć wszem i wobec, że słowa zaczynającego się na A, kończącego na E zacznę używać wtedy, kiedy kreskówki z każdego kraju dostaną swoją indywidualną nazwę. Ten level był akurat. Ten level był prosty jak skurwysyn, ale musiałem na nim zjebać. Co tutaj jest? A dobra, już pamiętam. Jak już tak mówię na ten temat i już się wydało, że widziałem kilka chińskich bajek, płonem czujcie mnie za to. Tak. Dobra, mogę tu wskoczyć na górę. To może się pochwalę, jakie to konkretne były. Otóż najpierw było to Sport Art Online w skrócie SAO, które jest takie mech. Z tym właściwie to tak. Obejrzałem, nie wiem czy to był chyba 14 odcinków. Kurwa, wydałem. 14 odcinków i ja myślałem, że to już jest koniec. No bo w halu, bo to jest tam w dużym skrócie, to jest o ludzikach, którzy sobie utknęli w grze MMORPG VR i jak jeżeli zginęli w grze, to ginęli w prawdziwym świecie też. Żeby się wydostać, musieli przejść grę, pokonać pewnego bossa, którym, uwaga, spoiler, był twórca gry. Jestem skurwysynem, spoiluję. I wczorajszym odcinku i no tam główny bohater go pokonał, hura, happy ending. I ja myślałem, że to już jest koniec. Potem się okazało, że to była dopiero połowa pierwszego sezonu. I że przestałem oglądać ten syf w idealnym momencie, bo podobno potem robi się jakieś gówno Wings Club. No, w ko... Naprawdę? Jestem aż tak zły w tą grę, że byłem już na samej górze i spierdoliłem się na sam dół. Dobra. Kolejną chińską bajką w moim życiu było Steins Gate, do którego mnie namówił mój znajomy. W dużym skrócie to jest o gościu, który zrobił z mikrofalówki maszynę do wysyłania wiadomości w przeszłość i zainteresowała się nim tajna organizacja, a potem wpadł w pętlę czasu i pewna osoba ciągle ginęła. To było takie... Nie powiem, że to było złe, ale jakoś... no... Nie do końca moje klimaty.
ale to zakończenie też mnie... zakończenie Steins;Gate bardzo mi się nie spodobało, bo... spoiler, zakończenie jest dobre, ale... dobre zakończenie w tym jest tak kurwa na siłę, że... Level kolejny mu zrobiłem sobie teraz na wycięcie, bo pęcherz wzywał i... Aha, okej, okay, uciekło mi to coś. Aha, sobie, znowu mi uciekło. Dobra, o czym ja tam mówiłem? A tak. Kolejną chińską bajką, którą obejrzałem, do której mnie również namówili moi znajomi, było... O kurwa, tam na górze jest klucz. Nie, to nie było, kurwa, tam na górze jest klucz. Meat Boy, czy ty naprawdę w każdym odcinku musisz się kliczować przez ściany? No naprawdę. Kolejną chińską bajką, do której namówili mnie moi znajomi, był Attack on Titan. To jest o tym, jak to ludzkość się sprawia na wyginięciu, bo cały świat opanowali tytani, czyli takie duże humanoidy, które jadą sobie ludzi. I co tam dokładnie jest, to mówić nie będę, no bo... nie chcę nikomu spoilować, jeśli ktoś tego jakimś cudem nie widział. To ma dwa sezony, trzeci ma być niby w 2018 i szczerze powiem, szczerze mówiąc to... dobra, już poczekam na to, na ten niebany budżet. Szczerze mówiąc to nawet sobie chyba to obejrzę, jak już będzie. Kolejną chińską bajką, która właściwie moją ulubioną, która mi się naprawdę aż tak bardzo spodobała, jest coś, czego tytuł jest długi jak kutas króla wioski Murzynów i... czy naprawdę się ześlizgnąłem coś ze sranej platformy? I mam ten tytuł sobie tutaj zapisany na Discordzie, szpaduję, że znam na pamięć. Jest to... ja, przeszedł level. Kolejne małe cięcie musiałem zrobić, bo... tak, przy okazji sobie jeszcze tutaj blokowałem Warzone na postać, ale nie chcę mi się już tego teraz przechodzić. Bo się tak to szybko zleciało przy takim uroczym gadaniu na jakiś konkretny temat, że nawet nie zauważyłem, że zostały już tylko 4 levele. W ogóle też fun fact, żeby odblokować bossa w każdym chapterze wystarczy przejść 17 na 20 leveli. Czyli 3 zawsze można odpuścić. Dobrze, o czym ja właściwie teraz miałem mówić? Aha, tak, o mojej ulubionej chińskiej bajce, która jest... O nie, nienawidzę tego levelu! Osobo, która wymyśliłaś ten level, spłoń kurwa w piekle, śmieciu. Nienawidzę cię. To jest... Fuck! Ja tego tak nienawidzę. To jest tak zwyrodniałe. Miałem mówić o mojej ulubionej chińskiej bajce, a jest nią, dobra, zabijmy już, a jest nią tytuł kurewsko długi, Konosubarashi Sekai ni Shuku Fuku Bo. Nie mam pojęcia, kto się kurwa czyta. Dlatego przeczytałem to... Fu. Prawie. O czym to jest w dużym skrócie? Był sobie pewien przegryw. Przegryw wyszedł na dwór i umarł wpadając pod traktor. Spotkał boginię, która zaoferowała mu możliwość zrespienia się w świecie fantazy. A Meat Boya zabiła rakieta. I miał tam opcję, żeby wybrać sobie jakąś fajną rzecz, która mu tam ma pomóc w głównym celu, czyli zabijanie Meat Boya rakietami, znaczy się pokonanie króla demonów. Super, właśnie sobie zniszczyłem całe wejście tam na górę. Jakiś fajny spell, albo jakąś super OP broń. No i ten przegryw się wkurzył, bo ona się śmiała z tego, jak głupio umarł wpadając pod traktor. Więc, żeby... zrobić jej nieprzyjemność. Znowu zrobiłem ten sam głupi błąd. Powiedział, że bierze ją. No i się okazało, że wszystko jest zgodnie z regulaminem. Mógł ją sobie tam wziąć i... i potem jeszcze...
no, trafili do tego świata fantazy. Potem jeszcze do nich dołączyła amuletnia czarodziejka, która zna jedno zaklęcie, w dodatku może go używać raz dziennie. Oraz paladynka ze skłonnościami masochistycznymi, która nigdy nie, w życiu nie potrafiła trafić przeciwnika. Mi się to kurwa spodobało, bo po prostu uwielbiam klimaty fantazy RPG i nienawidzę tego levelu. Czemu nienawidzę każdego levelu w tej grze? Nienawidzę tej gry, czemu ja w to gram? Zatem gdyby ktokolwiek kiedykolwiek prosił mnie o polecenie mu jakiejkolwiek chińskiej bajki, będzie to właśnie ta konkretna z długim tytułem. Jak przechodziłem tą grę za pierwszym razem, to zajęło mi to dużo więcej. I ostatnią chińską bajką... Fuck. Ostatnią chińską bajką, którą miałem okazję obejrzeć, było No Game No Life. Jest to o tym, jak brat i siostra, którzy mają IQ na poziomie 3000 i potrafią spieprzyć każdy system, trafili do świata, w którym wszystko jest ustalane przez gry, łącznie z rzeczami takimi jak granice państw albo inne rzeczy, bo Bóg tego świata zakazał tam wojen i innego takiego gówna. I też nie będę za bardzo mówił, co tam się dzieje, żeby spoilerować. Więc taki jest mój bagaż z chińskimi bajkami. Jeśli ktoś prosi o rekomendację, polecam tylko tą czwartą. Reszta to gówno. Chińskie bajki to gówno, ale Konosuba to życie. Nie będę się wracał po ten bandaż, nie ma w ogóle takiej op... I czemu ja tutaj spowolniłem? Ej, to jest ostatni level. Potem będzie boss. A, dobra, ten klucz muszę złapać. Nie jestem pewien, czy po przejściu tego levela będę miał jeszcze siły psychiczne na przejście bossa. O czym to ja właściwie mówiłem, bo... Zrobiłem małe cięcie podczas prób przejścia tego, zaraz sobie odpuszczę, i się, bo się zdenerwuję. No. Więc tak to wygląda z tym rodzajem kreskówek. Nie polecajcie mi żadnych, bo i tak ich nie obejrzę. Bo mimo wszystko mam tego już powoli trochę dojść, wolę amerykańskie. I skoro właściwie ten film tak miło zszedł podczas gadania na jakiś jeden konkretny temat, to możecie zasugerować jakieś takie tematy do ciekawych i interesujących monologów na kolejne filmy z tej niezwykle uspokojającej gry. Czy on naprawdę umarł, bo wyleciał w niebo? Pff,
Jak nie mam o czym mówić, to denerwuje 5 razy bardziej. Jebać tą grę, papa. To był czwarty, piąty odcinek Meat Boya. Do zobaczenia. Zachęcam do komentowania i subskrypcji.